Niezwykle intymny wpis, który się pojawił. Czuła Pani potrzebę, żeby tak podzielić się ze swoimi obserwatorami, fanami? Zawsze jeśli piszę, tak, to tylko dlatego, że jest to dla mnie ważne i nie chciałabym zostawać z tym sama. Lubię się dzielić tym, co myślę i co gdzieś we mnie gra i w duszy. Jeśli Pani to zauważyła, bardzo się cieszę, tak, czułam taką potrzebę. Właśnie, chciałam też tak zapytać, może nie chodzi o zarzuty, ale niektórzy dziwili się, że właśnie tego 1 listopada nie pojawiła się Pani na cmentarzu, natomiast ja mam podobne zdanie jak Pani, że tak naprawdę pamięć można uczcić w każdym miejscu. Pani, myślę, że to jest na tyle intymne i na tyle prywatne i na tyle właściwe każdemu człowiekowi, że komentowanie tego jest dla mnie czymś niestosownym. Nigdy w życiu bym się nie odważyła wydawać swoje opinie i sądy na temat tego, gdzie ktoś był danego dnia albo nie i co czuł, albo czego nie czuł. Tak jak mówię, to jest bardzo, bardzo indywidualna, bardzo, bardzo, bardzo moja rzecz. Zresztą każdego człowieka. Mam zresztą takie wrażenie, że my jesteśmy, czy żyjemy w takiej przestrzeni ludzi, którzy uwielbiają się nawzajem oceniać, nie mając do tego większych narzędzi. Też myślę sobie, wie Pani, że ocena drugiego człowieka jest jakąś funkcją niezadowolenia albo jakiegoś wakatu, braku, być może jakiegoś smutku, który oceniająca osoba niesie w sobie, więc jeśli ktoś tak to ocenił, proszę bardzo, ma do tego prawo, ja mam inne zdanie.